Cześć, z tej strony Fober, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry SimCity. Ojciec chrzestny, od razu na wejściu. Dobra. Jakiś achievement, o, brakowało mi słowa. Von. Okej. Cóż, nagrywam, słuchajcie, na nowym laptopie, co już prawdopodobnie zauważyliście. Nie pisz mi, że zatkane rury. Chyba, że gdzieś jeszcze mam oczyszczalnię, ale nie widzę. Zajmujemy się, słuchajcie, ponownie w mieście Ropa. Dlaczego, to już tłumaczę oczywiście. No jednakże najpierw może przedstawię... Za mało producentów towaru, palcie się. Przedstawię osobom to miasto, którego mogli nie widzieć, bo już z niego oczywiście nagrywałem, ale nie musieli oczywiście jakby widzieć z niego jakichkolwiek let's playów. Czemu ropa? No to chyba widać, czemu ropa. Coś tekstury się rypią. Powinna być ropa normalnie, to było, powinno być przezroczyste. Widzę, że te aktualizacje w SimCity nie do końca tutaj się ładnie sprawują. To widzę pierwszy błąd. Drugim błędem jest to, że cały czas piszą, że jest za mało stref przemysłowych. Hello. Na jakiej mapie bym nie był, to mi to piszą. Owszem, tutaj no widać, że jest mało przemysłu. To jest tylko tu i tu. Kawalątek. Ale na mapie, na której miałem tam naprawdę dużo przemysłu ostatnio, no to też mi to pisali, więc to nie ma znaczenia. Dobra. I tutaj generalnie dużo zarabiam. Po 8 milionków. Zaplanuj imprezę. Znaczy 8 milionów mam, ale zarabiam tam mniej. The hell? Procesory i oczywiście plastiku brakuje. Dobra, tu generalnie nie będziemy długo zamarudzić. Znaczy nie będziemy długo tutaj przebywać, bo... Tutaj to miasto ma problemy z korkami i to dosyć spore. Może nie teraz, ale w ciągu dnia naprawdę spore. I z kanalizacją. Przyszedłem na ten serwer, bo to jest w ogóle inny serwer, i na tą mapę po to, żeby wam pokazać arkologię, którą wam obiecałem. Miałem ją pokazać na poprzedniej mapie, w poprzednim odcinku, w którym mówiłem, niestety, żeby wam pokazać tam, na tamtej mapie, to musiałbym naprawdę dużo godzin spędzić przed SimCity, bo metal wysyłał się tam bardzo powoli. Z racji korków i z racji tego, że metalu miałem mało. Więc tak to wygląda. Tu mamy archeologię, ona jak widzicie działa. Oprócz dostarczenia surowców z niejednego miasta, potrzeba prądu i sporo wody. I tego prądu i wody trzeba dostarczać z kilku miast, oczywiście jedno miasto nie da rady. I tak to wygląda. Populacja, widzę, że na trzecim poziomie, a może być na ósmym nawet. Gęstość archeologii. Spoko. Całkiem spoko. Pracownicy kupujący. Dobrze, my się kopsniemy chyba do tego miasta, bo tu mam 14 aż nawet milionów. Ale tutaj nie mam żadnego wydobywania. Chyba ropę tylko wydobywam, ale to w bardzo małych ilościach potrzebnych tylko zasilić moją miejscową elektrownię. Ewentualnie coś mogę jeszcze wydobywać, ale to tak tylko, żeby były dodatkowe pieniądze. Ale milionów na tym nie zdobywam na pewno. Oha, tu jeszcze pisze niby, że brakuje prądu. Nie, zbiorczo dostarczajcie co najmniej, no właśnie, zwiększ populację arkeologii. To też powinno zaraz się umieść hutę. Na cholerę mi huta. Dobra, to już się załatwiło. Huta? A co ja mam tu? Wydobywam węgiel i rudę? O, ruda jest, dobra. Magazyn zapełniony. No, wolny stąd. Samouczek zakichany.
to jak mówiłem, ropę dla własnych potrzeb. A gdzie jest węgiel niby? Już tu powinien być. A jest! To rzeczywiście zapełniony. A gdzie są składy? Dobra, tu mamy skład węgla. A tu jest skład rudy. Oczywiście nie jest to też wywożone przez korki. Oczywiście. Kolejne miasto do dupy zbudowane przeze mnie. Teraz już buduję wiele lepiej. Jeżeli chodzi o drogi. Tu mi się nie chce planować. Tak więc słuchajcie, no tak to wygląda. Tutaj nie ma co jakby dużo na to patrzeć, bo tu nie ma nic ciekawego. Ja sobie jedyne co zrobię za chwilkę, to przeleję pieniądze do kolejnego miasta i tam może coś porobimy. Tylko teraz to pytanie, czy to... Bo tutaj są góry, a tu mamy wyspy. Tylko, że tutaj... Tu mamy rudę i węgiel, a tu mamy ropę. A ja zawsze lubiłem ropę. Nie wiem czemu. Dobrze, tam sobie wyślemy... tak niech będzie z 3... No dobra, już jak 4,5 miliona mi się trafiło, to niech będzie. Tutaj to miasto generalnie zarabia na elektronice. Głównie na procesorach. No, i tak to wygląda. Wysypiska są dwa, a i tak nie dają rady. Recyklingi też są dwa, też nie dają rady. Tego nie wywożą. Tutaj jest sam metal. A ciekawe. Aha, bo metal dostarczałem z czasem do tego. To, przepraszam bardzo, gdzie teraz reszta rzeczy z recyklingu się znajduje? Aha, stop idzie od razu tutaj. A metal sprzedaje. No, oczywiście. Węgiel sprzedaje. Ruda również sprzedawana. Jak tam cena? 70 tysięcy, 71 dokładnie. Wysłano prezent, okej. W takim razie lecimy do tego miasta. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, niedługi. A w przyszłym odcinku, na przyszły odcinek, słuchajcie, zaplanowałem sobie coś więcej niż budowanie zwykłego miasta i tyle. Tym razem rzucam sobie wyzwanie związane z tym, jak przetrwać i rozbudować się na mapie, która... na której nie ma surowców. Ha. Nie wiecie jak? No to zapraszam do kolejnego odcinka, w którym na pewno wam to pokażę. Przynajmniej spróbuję. Czy mi się to uda, to nie wiem. Ale raczej tak. Dobrze, widzę, że tutaj wszystko sobie przygotowałem pod ropę. To wszystko wiadomo, jasne. Wow, tak, sporo ropy. Dobrze, tu sobie damy na trójkę i zaraz nam pieniądze przyjdą, będziemy mogli coś działać więcej. Czemu tu nie ma stref? Nie no, można tutaj spokojnie dać. Okej, czyli mieszkalna już jest generalnie wszędzie, gdzie mogłaby być. Ścieki dają radę. Woda, prąd, 132. Aha, czyli mamy już elektrownię na ropę. Jakie ropy naftowej mamy również? Nie wiem po co mi, ale coś planowałem z pewnością. Związanego z KG ropy naftowej, rafineria ropy naftowej. Chyba chciałem ją właśnie przerabiać, ale... po co? Czy coś tutaj jest? W ogóle czy mamy jakieś inne surowce? O, arkeologię widzę, dobra, cokolwiek. Bungiel, nie ma nic, dobra. Czyli tutaj prawdopodobnie sobie postawię. Postawię. Czemu to jest skrzyżowanie, bez sensu. Czy tramwaje już jeżdżą? Bo widzę, że są tory. Nie jeżdżą.
Są tylko poulepszane tory. Dobra. W takim razie... Pach, pach. Zróbmy z tego... ładną drogę, o. Super. Coś tu narzekali, ale nie wiem co. Jak widzicie, małą zarabiam. Autobusy chcą. No być może właśnie zrobię tutaj autobusy zamiast tramwajów, bo... No jak widać, tramwajów nie mam jak zrobić. Bo nie ma żadnego kółka, którego one by tutaj zataczały. A tego one potrzebują... Chyba. Nie wiem. Zresztą to miasto jest tak małe, że tu nawet autobusów chyba nie trzeba. Dobra, myślę, że postawimy kolejne szyby naftowe, z racji tej, że... A co tu jest? Że ja tu nie mogę postawić. Park. Damn. Właśnie, ostatnio też, słuchajcie, zacząłem zwracać uwagę na wartość gruntów. Czemu te budynki są? Aha. Coś jeszcze? Nie. Dobra. Tarara. Jep, jep. Dobra, walniemy tu. Jeden. Tu widzę, że jeden jest, ale znowuż też taki mały jakiś pierdek mamuta. Jak już się daje, to już teraz duże te. Zawsze te daje. A, tam już się nie zmieści. Super. No to damy tu. Wszyscy się ucieszyli. No i dajmy tu. Tutaj na razie nie i tutaj tym bardziej nie. Okej. Co ja chciałem? Aha. Ustawić szyby kolejnej ropy naftowej. No i tak to tak kiepsko mogę postawić. Dobra, niech będzie. Wiem, że wszyscy nie są zadowoleni, ale to miasto głównie na tym będzie polegać. Na wydobywaniu ropy naftowej, moi drodzy mieszkańcy. No, tam już na końcu nie dam rady, szkoda. Pach, pach. Co ta hell? W regionie znowu zawartość, kliknij przycisk, aby migrować grę. What? 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 What the hell? Co, co wy sobie robicie? What the fuck? Przyniosło mi z powrotem. Nie wierzę. Dziwne. Dobra, cokolwiek. Kontynuując. Okej. Okay. I dodatkowy garaż. Gdzie jest to na ropę? Jest. Prawdopodobnie zaraz postawię drugi. Żeby zapewnione było ciągłe wywożenie. Ten sobie wywalimy. No, damn. Pach, pach, pach. Super. Na trójkę dajmy oczywiście. Tutaj wszystko wydobędę za jednym razem. Tu jest chyba ciężarówki dostawcze, ale jest ich maksymalna ilość, tak. 10, dobra. Jak tam? Do ulepszenia jeszcze daleko. Woda, prąd, te sprawy. Dobra. Jak tam wartości gruntów tutaj? No, nie najlepiej oczywiście, no ale... Ja nic na to więcej poradzić nie mogę. Dobra. Pewnie są niedobory pracowników. Za mało producentów towarów. Widzicie? Przemysłową wysyłając towary do sklepów. Zobaczcie, ile tu jest strefy przemysłowej. A teraz ile jest sklepów. Tutaj są dwa.
tu jest kilka i tu jest kilka. I oni mi piszą, żebym ja ustawił więcej przemysłu. Także to się zrypało, na to nie patrzcie, nie zwracajcie uwagi, jak będziecie mieli to, bo to jest nieprawda. Co chcesz? Informacja o działaniu zniszczenia, ale to jest śmieszne, może kogoś przewodniczący średniego miasta. Po cholerę. Nienormalne jesteś, czy co? Policja sobie oczywiście pewnie nie radzi. Jasne. Jest dobrze. Więcej was nie trzeba. Mogę wam dać dodatkowe radiowozy, które i tak zresztą tutaj stoją. Z tego co widzę. Ale niech wam będzie. Klinika se daj rady, a gdzie jest straż pożarna? A jest. Się ukryła. Dobra, mieszkańców nie ma. Nie jest dużo, ale pieniędzy będzie na pewno dużo z tego miasta. Dobrze, a skoro mamy tyle pieniędzy, możemy postawić do kolejnego wydobywania. Oczywiście kolejni zadowoleni. W sumie mi się nie dziwię. Tutaj coś ustawimy. Ja to lubię jak najwięcej wydobyć. Pach. Może... Nie łącz tej drogi. Tutaj coś postawię. Tutaj. No, daj to. I tutaj, super. Ekstra. Także cóż, no... mamy 17 minut, myślę, że dłużej was utrzymać nie będę. Tu się nic więcej... nic lepszego nie wydarzy. Tu ewentualnie podniosę wartość gruntów, żeby ci ludzie zwiększyli gęstość. O, gdzie jest ropa? A, tu wszędzie jest, dobra. Dobra, no to... No to tutaj dajmy ten park, trudno. Zawsze już będzie lepiej. Super. No to dobra, to myślę, że będę kończył. Tak jak mówię, w przyszłym odcinku wyrzucam sobie wyzwanie i będę starał się przetrwać, jakoś miasto zbudować tak, żeby przetrwało na mapie, gdzie nie ma surowców, a później na mapie, gdzie mogą być owszem surowce, ale bardziej mi chodzi o to, żeby był trudny teren. Czyli albo góry, albo właśnie albo wyspy, tak jak tutaj. I bez przesyłania oczywiście sobie pieniędzy. Co to jest? Jasne, zrobię to. Spoko. To nie wiedziałem, że nawet, że tak można. Ale okej. Jeżeli tak się da, to proszę bardzo. Tu ustawimy jeszcze jeden. Ciach. Tarara. Pach, pach. A jeszcze tutaj. Dobra. Także cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.